modlitwę Ojcze Nasz. Niech zatem każdy z nas na początku tej mszy świętej szczególnie Boga prosi Ducha Świętego, który sprawia w nas to, że możemy się modlić, możemy dzielić się wiarą. Niech Duch Święty przyczyni się do tego, że będziemy mieli niesamowitą radość z modlitwy i spotkania z Bogiem. Niech każdy z nas teraz Bogu też powierzy własne intencje. Ksiądz proboszcz, który mówi się w pewnej intencji w czasie tej mszy świętej. Ja natomiast w dniu urodzin Pani Reginę proszę o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi na każdy dzień życia. Jest to msza święta, dzień czynna Boga. A teraz chcielibyśmy Pana Boga przepraszać. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Thank you.
Panie, wie Ojcie znasz, czego Wam potrzeba, wiem, zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się modlicie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyś uległ pokusie, ale nas Pan odesłał. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczę Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam Waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Módlmy się także w intencji dzisiejszej Trzyświętej i urodzin Pani Reginy o zdrowie Boże, błogosławieństwo i Matki Najświętszej na każdy dzień życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, Ty znasz całe nasze życie, widzisz też, jak się modlimy, czego tak naprawdę pragniemy. Niech zatem Twoja święta wola wypełni się w naszym życiu.
wiarygodne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiary Twojej chwały, bo one pozbawiają naszą pychę i otwierają serce na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z poradnianią, wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Thank you.
Spomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził Bóg między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z nami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament udziel nam prawdziwej mądrości, abyśmy nauczyli się miał w zaspokojeniu ziemskich pragnień i umiłowali dobra wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Po przyświętej kolejnej grupy zatem zostanie jeszcze w kościele, a teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą.